Uwaga, my lecimy teraz. Nie jestem mały. Lecimy teraz do wieży. W sumie mamy jeszcze 45 minut czasu, ale zamówiliśmy go trochę wcześniej. A czy idziemy trochę wcześniej, żeby się bardzo nie śpieszyć. Zaraz wam pokażę. Tam w oddali ona jest. Właśnie. Ludzi już troszeczkę z rana jest, wszyscy już spacerują, aczkolwiek dużo osób powyjeżdżało. Dzisiaj zauważyliśmy, dużo miejsc pustych parkingowych. Jest przyjemnie, jest słonecznie, nie ma jeszcze jakiegoś takiego dużego ukropu. Ja mam nadzieję, że będzie fajny dzień. Właśnie przed wyjściem na wieżę, ja wam powiększę, czy widać, czy nie. Teraz będziemy wjeżdżać tam do góry, a później będzie filmik, jak zjeżdżamy na dół. Właśnie idziemy na wieżę, chyba wcześniej będziemy oglądać jakiś film, tak mi się wydaje. To jest taka krótka historia, jak to było zrobione, to to stworzył. Będziemy oglądać film, wiesz? Tutaj widzicie, w tym roku to zaczęli budować. Dobra. Pójdziemy teraz do kina, więc wyłączę. Właśnie jesteśmy teraz na nie. Ile to ma metrów w dół? Nie pamiętam. Więc tak, jesteśmy już na wieży. To jest chaos, a tu jest dość dużo ludzi. No widok jest przepiękny. I cholernie duży jest ten blat na dobrą sprawę. Tak się tylko nie zdaje, ale jak tak się go patrzy, to szklane dno. Jedno molo, tam jest drugie molo. Idziemy jeszcze z drugiej strony. Ja będę migać wam tymi oknami. O, tam jest Sainsbury. Proszę,
zachodzie i wschodzie. Jeszcze ciut wyżej. Nie wiem, i on nas ciągnie na całą górę, chyba na sam szczyt. No bo nie zdaję sobie sprawy z tego, gdzie on idzie. Sorry, Loren. Jeszcze wyżej jest. Czekaj, będziemy dookoła, zobaczymy junior. Lecimy jeszcze wyżej. Już nie wolno dalej. Niestety wyżej już nie można. Jesteśmy praktycznie chyba na samej. Samej niskiej górze. Ale to nie są schody już no, do zwiedzania. Why not upgrade your tickets to include our Dinodon? 9 holes of prehistoric fun. Here at the Blackpool Tower, we appreciate all feedback. If you have a spare few minutes, our customer feedback point is located outside the retail shop. Alternatively, visit TripAdvisor to tell us about your day. As you exit this area, back to where you started your experience with us, please continue to follow the one-way system to exit the building. Once again, we hope you've enjoyed your time here at the Blackpool Tower Line and have a wonderful day. Oczywiście sklep tak zrobiony, że przy wyjściu rodzice mieli co płacić. Idziemy na Dino Golfa. Nie wiem jak to będzie, bo się nigdy w golfa nie graliśmy. Junior, zaraz ty. Czekaj, poczekaj, tata teraz. Może trochę tego krajobrazu przy promenadzie. To jest właśnie cała promenada. Ona się jeszcze ciągnie, ciągnie, ciągnie w drugą stronę. Tam nawet w drugą stronę tam nie byliśmy. Tam byliśmy tylko w sumie do aquaparku i do tych karuzel, do tych rollercoasterów, tego wysokiego miasteczka. Tam dalej podobno nie. Dużo sklepów i dużo lokali pozamykanych. Wydaje nam się i hoteli przy promenadzie. Wydaje się, że po prostu to koronawirus troszeczkę ich zabił. Nie pytaliśmy się dokładnie, bo wiadomo, że nie. Pan z naszego hotelu, bardzo, bardzo fajni ludzie. Małżeństwo chyba to prowadzi. Cały czas dzisiaj noc zrobili wolna, powiedzieli, że dzisiaj rano będzie kaszanka na obiad. Się okazało, że ta kaszanka to nie nasza kaszanka, tylko kaszanka ichniejsza, czyli ich tam black pudding. Tutaj nawet w pobliżu niedaleko mamy polski sklep. Ja przez moment zastanawiałam się, czy nie pójść mu po kaszankę i mu nie zobaczyć, jak ona wygląda faktycznie nasza. No i to, i tyle. Sklepów spożywczych przy promenadzie nie uraczysz.
nie ma, gdzieś tam jest Tesco, pan nam mówił, w drugą stronę, w stronę właśnie waterparku. Z góry jak byliśmy na wieży, widzieliśmy, że gdzieś tam dalej jest taki duży Sainsbury. Nie widziałam Asdy, nie rzucił mi się w oczy Morrison. Portobello. Sama plaża, powiem wam, myśleliśmy, że to w sumie to się wszystko kręci tutaj wokół właśnie tej promenady. Tak naprawdę Blackpool jest ogromnym miasteczkiem, dużym miastem. Wbrew pozorom tego, co nam się wydawało. Nie wiem, chyba raczej nie pójdziemy do zoo, bo chłopaki mi się burzą, że nie chcą iść do zoo. Pewnie po tym safari, bo Rafał stwierdził, że na tym safari czuł się troszeczkę jakby stał w korku. Ale co ja mam mogę powiedzieć? Powiem tylko tyle, że mi się w safari w sumie podobało. Tak naprawdę to chyba najlepsza ta część z tymi dinozaurami i z czym? Z dinozaurami i później z tymi karuzelami. Tutaj jeszcze jutro będziemy oglądać, mam już kupione bilety do Muzeum Madame Tussaud, figur woskowych. No i na dobrą sprawę jeszcze będziemy oglądali, następnego dnia będzie Sea Life, czyli jakby takie ocean, akwanarium, coś takiego właśnie. No i tyle, i czas pomalutku leci. Dzisiaj mamy już wtorek, jutro będzie środa, czwartek. Jesteśmy tutaj do niedzieli, więc mam nadzieję, że nie zabraknie atrakcji. I czego? Czego nie zabraknie? Przede wszystkim słoneczka, bo to jest chyba najważniejsze, żeby jego nie zabrakło, żebyśmy się w sumie nie nudzili, aczkolwiek chyba też na nas nie zrobi wrażenia, bo jesteśmy, jak na to nie patrzeć, przyzwyczajeni troszeczkę do tego, że to ciągle tylko, znaczy może nie ciągle tylko pada w Szkocji, ale troszeczkę pada. Widzicie, pozwoliłam sobie nawet na strój kąpielowy. Mam nadzieję, że się troszeczkę przyrumienię. No i to tyle. No, miała być Majorka. Nie wyszło. Mamy wakacje. A jeszcze właśnie. Dzisiaj śmiałam się, bo pytam się Rafała, mówię, po czym poznać osobę, która spędziła wakacje w Anglii, a która spędziła czasy za granicą. Chwilę zadumałem się, mówię, nie wie. To powiem wam, że zauważyłam, że tak, ci, co wracają z zagranicy, opaleni są cali, a ci, co mają tutaj jeszcze wakacje, opalone mają przedramiona i łydki. I dekolt jeszcze, bo właśnie w akwaparku dużo kobiet właśnie miało popalane były tak, jak miały koszulki bez ramion, czyli na ramionczkach, więc tak właśnie wyglądały, że miały jakby koszulki pod koszulkami. Jakby po prostu schłodzenia, po prostu gdzieś tam sobie łódeczko złapało. Dobra, kochani, idę dalej się po leżingować na plaży. Nie, plażing na leżingu. I do usłyszenia później. No, widzicie, i tak to właśnie było. Nie wiem, na czym skończyłam. W każdym razie tak, idę teraz do morza sprawdzić wodę. Jest odpływ jeszcze. Zapewne za jakieś 2 godzinki będzie przypływ, więc to wszystko nam się zburzy, chłopaki kopią, robią budowlę, więc im się to wszystko pewnie zburzy. Ludzi troszeczkę jest, pokażę wam. Znaczy no, akurat nie widzicie jeszcze. Ale trochę tych ludzi dzisiaj jest, więcej mam wrażenie niż wczoraj. Tutaj na tej chyba wschodniej, nie wiem, czy to wschodnia, czy któraś część. W każdym razie na tym molo w ogóle jakby tych ludzi jest dzisiaj o wiele więcej. Z reguły jest tak, że na tym drugim molo, na tym czekajcie, przekażę wam, tam gdzie jest to koło, z reguły tam jest o wiele, wiele więcej ludzi. Ale dzisiaj naprawdę nie wiem, czy jest, może jest trochę lepsze nawet słoneczko niż wczoraj, bo wczoraj było bardzo dużo chmur. A dzisiaj podobno już zapowiadali rzecz o 11, ale na razie jeszcze go nie ma, więc łudzimy się, że tak na dobrą sprawę jeszcze jutro może będziemy mieli, bo dzisiaj coś tam widziałam, że dzisiaj ma być po ostatni słoneczny dzień, więc łapiemy jeszcze troszeczkę słoneczka. Nie jest super gorąco, powiem wam, że mam trochę gęsią skórę, jak wiatr zawieje. Woda w morzu jest ciepła, to jest morze irlandzkie. Cieplejsze nawet niż mi się wydaje, niż jest w Edynburgu, bo jak się wejdzie do tego edynburskiego, to jest bardzo zimno. To nie jest morze edynburskie, tylko chodzi mi, że o to morze, które jest na Portobello. Ta jest naprawdę cieplutkie. Nie wiem, czy to było dlatego, że wczoraj było wieczorem cieplej, czy co. Znaczy wieczorem, po południu. Zaraz sprawdzę to wam pokażę. Ludzi też jest dużo. Znaczy dużo. No, wydaje mi się, że w niedzielę było o wiele, wiele więcej ludzi, jak przyjechaliśmy. O wiele więcej. Teraz też są jeszcze ludzie. Ale jakby trochę mniej. Trochę mniej, jakby po pianie tu wszystko karuzel było. Sklepy otwarte oczywiście. Co
Dobra, to teraz troszkę szyn pal. No, woda jest taka właśnie jak wczoraj, chociaż chyba ciut chłodniejsza, ale o wiele przyjemniejsza niż w Edynburgu. To co? Trochę romantyko się przejdę po tych plażach. Tej plaży w sumie. Już powiem wam, że chyba wczoraj była cieplejsza. Aczkolwiek może tak się tylko wydaje. Chcę tak jeszcze raz się może nie widzę. Ludzi się trochę kąpie. Chłopaki się bawią. Robią basen nad morzem. Mamuśka dalej wytapia tłuszczyk. Czas nie leci. Proszę. Ciężka praca, pokazać jak ciężko pracujecie. No, bardzo ciężko i nie odpracujesz. Bardzo ciężko. No pokaż jak ciężko pracujesz, tak? No pokaż. Każesz się nagrywać, ale co? No pokaż ciężko. No o, się przewróci zaraz. No, faktycznie pracujesz ciężko. Premii to ty nie dostaniesz dzisiaj. Czemu? No bo bardzo słabo pracujesz. Nie, czy z boków nie kop, te. Ej, nie jest wam zimno w tej wodzie, bo to woda zimna tam jest. To się tam zasłyszamy. Aha. Tam nie wieje, nie?